naprawdę. Mercedes Unimog. To tak jakby zrobić tego Mercedesa G6x6 na drift. To jest mniej więcej ten sam poziom. Zrobić tego Unimoga, serio. Nie no, kurde, może jakoś się uda. Myśmy już to próbowali w Forza Horizon 4. Ciężko, no. Zobaczmy jak to jeździ. Czekaj, przez chwilę coś tam skopcił. Dobra, żeby to latało, to musimy tak zrobić, żeby był jak najbardziej lekki. Bo on chyba waży w standardzie tak około 4 ton, 4,5 tony, jakoś tak, no nie? Musimy dać tutaj jakieś super... Przede wszystkim bardzo duże ciśnienie w oponach musimy zrobić. Ej, patrz, bo ja tu jakieś punkty nabiłem na drifcie. Kierownica jest totalnie luźna przy tym samochodzie. Naprawdę, jest od razu takie odczucie. Totalnie luźna kierownica jest. Fajne nawet jest w Fordzie, bo tak mają te samochody offroadowe. Opon driftowych nawet nie będziemy tu montować, ale założymy maksymalną moc. Tam jest chyba 2400 koni mechanicznych możemy załadować do tego auta. No, powiem wam, ciężka sprawa. Myślę, że będzie bardzo ciężko, żeby to zrobić do driftu jakoś sensownie, ale no... Nie takie rzeczy żeśmy już robili w Fordzie, prawda? Próbujemy. Dobra, robimy ten tuning, zobacz. Samochód odciążamy. Tu mamy to poinstalowane. Coś tutaj kombinowałem przy tym aucie. Tutaj mamy zainstalowany silnik diesla, wobec czego on ma bardzo mały zakres obrotów. On tak przy 5000 obrotów to już ma końcówę, odcinę ma. Próbujemy. Więc chyba powinienem te biegi wydłużyć. O kurde, ty. Ej, szokens! Od razu 200 stopni na oponach, ale poszedł! O kurde, ty! Znaczy, nie mieszczę się na drodze, nie? Ale... Coś tam driftował. Trójka, tutaj dałeś ten zakręt. Kurde. Jo, pierlicze! Co jest? Ej, on driftuje? Ja jestem w szoku. Musimy iść na... O kurde! Na mój tor driftowy, ej. O. Wyobraźcie sobie, jakie tu są, wiesz, jaka to jest waga, no nie, tego auta. I jakie tam są moce wielkie. Jo, piernicze. To w najbardziej hardkorowych driftowozach takie temperatury na tylnym naćku miałem. Dobra, chodźmy sobie do... Felgi na różowo? Nie, no, driftowe robimy wszystko. A czekaj, tu powinno się fajnie driftować w sumie. Pokazuje nam statystyka, że przyczepność jest większa o 0,33, więc teoretycznie powinny być bardziej przyczepne, no nie? Więc to źle w naszym przypadku, no bo my chcemy opony jak najmniej przyczepne. Możemy też spróbować, nie wiem, dragowych albo driftowych. O, może driftowe właśnie. Nie mają takiego dużego gripa. Okej, okay. Co tu jeszcze można by było popróbować? Samochód odciążony waży 5500 kg. Kurde, za dużo. Dobrze, chłopaki, zmieniliśmy opony na driftowe. Spróbujmy. O! Jest sztos! Ale dziwnie to się ogląda. Nawet dla mnie.
Krzysztofowi. Jaki start, chciałem z kapcie spalić. Czekaj, czekaj. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Okej. Prawie się w tunelu nie mieści, no a tutaj? On nie powinien mieć wstępu do miasta tak w ogóle. A my nim driftujemy. Dawaj. Cud, że lata jakokolwiek, no nie? To jest prawda. Cud, że cokolwiek robi, chociaż na tej jedynce. Oski, musisz teraz nagrać takiego TikToka, jest popularny teraz trend na TikToku. Musisz powiedzieć tak, jestem teraz w Bukareszcie. W Bukareszcie jestem. W Bukareszcie, w centrum miasta. W Bukareszcie jestem. Bukareszt. W Bukareszcie jestem. Czujesz, o co chodzi, nie? Nawracamy. Starałem się jak mogłem, nie jestem najlepszym drifterem, ale jakoś tam poszło, no. Jakoś poszło tym kulfonem, strasznie ciężko. Nie wiem, może na padzie będzie jakoś lepiej, zobaczymy. Niezbyt mi, może lepszy tuning driftowy trzeba by było tu zrobić. Ale chyba zgodzicie się, że nie jest to najlepsze auto do driftu, no nie? To jest raczej, żeby tam zrobić jakiś power slide. I jakoś przypadkowo kiedyś, wiesz, zrobić ten drift. A w ogóle to jest taka fajna miejscówka, znacie tą miejscówkę czy nie? Ja ją niedawno odkryłem i myślałem, że to jest błąd gry, ale jednak nie. Patrzcie na to. Jedziesz sobie w to miejsce. Patrz. Tu możesz normalnie zjechać, nie ma jakiejś niewidocznej ściany czy coś. I tutaj za tymi schodami jest od razu to. Nic nie możesz zrobić. Zobacz. Możesz jechać sobie zaraz tutaj na półkę niżej, no nie? Można by było tutaj zrobić wyścig, że się zeskakuje po prostu. Patrz. Ja myślałem, że to zawsze jest taka jakaś, wiesz, ściana nie do przejechania. Nie dali tu po prostu budynków i zrobili taką przerwę, ale jakieś schody niby są, no dziwne, dziwne miejsce. Jak to odkryłem, byłem trochę zaskoczony. No ale tak, no Unimog to chyba do driftu nie bardzo, nie? Można tam zrobić parę takich, wiesz, może się uda jakiś zakręt czy coś, ale to nie to, to nie, 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 nie. Do driftu są inne samochody. Ja strasznie lubię w tej grze driftować, mega przyjemnie się driftuje. Chociaż powiem wam, że jednak driftowanie w Assetto Corsie jest takie lepsze, bo tam na przykład dużo więcej się czuje, tak? Możesz bez problemu driftować na tej kamerze z kokpitu. Jest, myślę, że łatwiej nawet pod tym względem, bo się więcej czuje tego samochodu. Tutaj w Fordzie, no ta gra jest zwyczajnie ładna, tak? I
tutaj fajnie się driftuje pod kątem tego, że mamy ładną grafikę. Serio. A w Assetto Corsie jednak to odczucie z driftowania jest fajne. Chociaż no, mówię wam, driftowałem teraz w F1 2022. No i tam też ktoś łebski robił ten tryb driftu. Nie jest on zrobiony tak na odpierdziel. Bardzo dobrze się tymi samochodami tam driftuje. Byłem zszokowany tym. No ale nie kupujcie sobie tej gry tylko po to, żeby driftować. Kurde. Dobra, zrobiliśmy driftowy Unimog. Może jeszcze kiedyś wrócimy do tego tuningu. Zobaczymy.